Nie. W naszym terenie rajdy samochodowe to jest bardzo popularny sport. Kajetan, Łukasz Sztuka, mieliśmy kogo oglądać, rajd polski tutaj w naszym terenie, dlatego ciągło mnie do tego sportu. Pierwszy zacząłem ścigać się w KJS-ach i pierwszy kupiłem rajdówkę, więc jakby tutaj temat się sam rozwiązał, dlaczego ja kieruję, a Marcin pilotuje. Marcin w tym czasie nie mógł ze mną jeździć, jak zobaczył, że już jest samochód, jest kierowca, dlatego się ścigał. Tak jak Gierek powiedział, no, kupił samochód rajdowy, no to zaczął się ścigać, jeździć. Ja też chciałem, no to co, no to wepchałem się mu na prawy fotel. Funkcjonowało to dobrze i tak funkcjonuje do dzisiaj. Zresztą ja się czuję źle jako pilot z prawej strony. Jeździłem kilka KJS-ów z Marcinem, jechałem kilka KJS-ów z Marcinem Fryczem i jakoś nigdy ta prawa strona mnie nie ciągła. Mi się wydaje, że jakby to jak się zaczęło, to nie miało wpływu. To potem wyszło tak, że każdy wszedł jakoś w swoją rolę i robi to najlepiej jak potrafi. I po prostu to zaczęło dobrze działać i jest ok. Wydaje mi się, że też dobrego kierowcę czy dobrego pilota poznaje się po tym, jak buduje swoje doświadczenie i potrafi je wykorzystywać. Tak? Że, czy ja się nauczyłem tej prędkości przechodząc z samochodu na samochód i nie boję się wjechać 160-180 zakręt, ponieważ raz, że jest to już wyuczone, a dwa, mam pewne do tego predyspozycje, że inaczej, może nie boję się. Ja najlepsze czasy robię na szybkich odcinkach i chyba o to chodzi, że dobrze się odnalazłem w tym sporcie. A u mnie to też trochę tak było, że ja byłem z towarzystwa zawsze najmłodszy i ostatni zrobiłem prawo jazdy, więc od początku jeździłem gdzieś tam jako pasażer, nie zawsze z rozsądnymi kierowcami. Jakoś sobie radzę na prawym fotelu. Dlaczego? Dlatego, bo się generalnie zakochaliśmy w tych odcinkach. Pojechaliśmy w 2014 roku Fiestą R2, w czasie, gdy wywalczyliśmy tytuł mistrza Polski w markowym pucharze Fiesty. Pojechaliśmy Ride Barum. Gościnnie jeden start za granicą i naprawdę te odcinki, ten klimat, ci ludzie, no było super. No, piękne zawody, piękna rywalizacja. Pokazaliśmy, że naprawdę możemy szybko jechać. Tam właśnie spotkaliśmy się z Sebastianem Fryczem, który jechał w Subaru jako roto zgłoszony. No i generalnie tu już jakby powstała takie ziarenko, które jakoś kiełkowało mi w głowie, że fajnie by było pojeździć w szachach. Wtedy, w tym roku, Ride Barum to była dla nas przede wszystkim wielka przygoda. Bo to było już runda mistrzostw z Europy, tam przyjechali zawodnicy z innych krajów i niesamowicie wysoki poziom. Myśmy Fiestą też notowali czasy w czołówce. Ja pamiętam, że wtedy Lefebvre startował Peugeotem 208 R2. Myśmy tam gdzieś, mimo oczywiście różnicy sprzętowej, nie odbiegali bardzo od niego, gdzieś to tam można było fajnie porównywać. Także rajdy w Czechach się strasznie spodobały. Jak potem zaczęły się pewne okoliczności układać w to, że można tam wystartować, a w ogóle to samochodem Subaru, impreza, no to robiliśmy wszystko, żeby to dopiąć i w następnym sezonie bez zastanowienia iść w tamte mistrzostwa. Dostaliśmy propozycję od Sebastiana Frycza, który generalnie zawodowo nie mógł kontynuować startu w Czechach, dlatego przekazał nam fotel kierowcy, fotel pilota. Dostaliśmy propozycję z firmy Roto na pełen cykl mistrzostw Czech w Enkowym Subaru. Tym bardziej wiedzieliśmy, że Enka w Czechach to jest naprawdę mocna liga i tam jest się z kim ścigać. Zawsze jest po dwadzieścia kilka samochodów na każdej rundzie mistrzostw Czech. I oni bardzo dobrze znają te odcinki, też jeżdżą lata, więc to była dla nas bardzo wymagająca próba. Zaczęła się grubym dzwonem, ale w rajdach czasami lepiej, czasami gorzej, ale zbudowaliśmy wtedy praktycznie od zera. No, rozbiliśmy auto doszczętnie i z tej kubki części, które zostały po rajdzie Walaszka, zrobiliśmy tytuł drugiego wicemistrza Czech w sezonie 2015.
czy ma sens. No, możemy się spytać Wacława Pecha, czy innych czeskich bardzo szybkich kierowców, czy jest sens. No, Wacław Pech jest 7-krotnym mistrzem Czech, zna te trasy no, perfekcyjnie. Każdy kamień, każdy zakręt, każde cięcie. Jak nawet on nie potrafi z nimi wygrać ani jednego rajdu, poszczególne odcinki, jesteśmy w pierwszej trójce załóg, które wygrywały odcinki w Czechach. Pierwszy jest Kopecki, drugi jest Pech, a trzecią załogą my jesteśmy, który w ilości wygranych odcinków w Czechach, więc ja naprawdę uważam, że nie mamy się czego wstydzić w pierwszym sezonie startów Fordem R5 w Czechach. A poza tym w Czechach oprócz Kopeckiego startuje wiele wybitnych kierowców zawodowych, którzy jeżdżą właśnie samochodami czy R5 czy S2000. I tam jest naprawdę mocna liga zawodników, z którymi można się rywalizować i to, czy walczymy o pierwsze miejsce, czy o drugie, trzecie, to jest całkiem inna sprawa. A poza tym dla nas pierwszy sezon autem R5, no to trudno zakładać, że od razu będziemy wszystko wygrywać. To troszeczkę trzeba mieć pokory i poczekać, potrenować i takimi małymi krokami iść do góry. Bardzo głupim założeniem byłoby to, że w pierwszym sezonie jesteśmy w stanie wygrać w ogóle z nimi, no, bo to jest nierealne. No, oni jeżdżą właśnie tak, Kopecki, Pech i wielu innych czeskich bardzo szybkich kierowców jeżdżą po tych odcinkach po kilkanaście lat. Jeżdżą samochodami bardzo skomplikowanymi, powiedzmy agrupowymi, bo tak można nazwać Forda Fiesta R5. To jest samochód od zera zbudowany do rajdów, bardzo skomplikowany z szeregiem różnych nastawów. Tak jak kiedyś samochody WRC, jak a grupowe jednostki. I oni takimi samochodami na kole dużym 18 ścigają się od kilkunastu lat. Pech bodajże w 2001 czy w 2002 był na podium rajdzie Barum Focusem w WRC. No to 15 lat temu, czyli od 15 lat ściga się mocnymi, wymagającymi konstrukcjami. Więc jak on nie potrafi wygrać z Kodą, no to kto potrafi? Ale i tak wszyscy próbują, no bo każdy jednak, no każdy zawodnik ma w sobie tą nutę rywalizacji i chce jakby dążyć do jak najlepszych wyników i wygrywać. I wydaje mi się, że w naszym przypadku, mając doświadczenie samochodu 4x4 Subaru, 2 lata na tych odcinkach, to lepszym rozwiązaniem było startować w Czechach. Tym bardziej dostaliśmy bardzo dobrą ofertę ze stajni Orsaka, kupił nam nowy samochód, ma gotowe już wstępne nastawy na każdy rajd, więc jakby logicznie było dla nas w tym etapie naszego rozwoju przejść do tego samochodu w teamie z tymi doświadczeniami, które oni już mieli. Warto było próbować gdzieś tam dorównywać Janowi Kopeckiemu, bo były sytuacje, zdarzyły się w tym sezonie na przykład na rajdzie Bohemia, gdzie wygraliśmy odcinek specjalnie i to obydwa przejazdy w generalce, a to był mega wymagający odcinek, on miał ponad 20 km, były zmienne warunki, bo było i mokro, i było to, i ta trasa była bardzo, bardzo zdradliwa. No i przyjeżdżamy na metę, patrzymy, że czas najlepszy. Ja w ogóle byłem ciężko zdziwiony, czy to jest wszystko akurat dobrze policzone i na drugim przejeździe nawet tam dziennikarze byli z kamerami i jak zadawali pytania, co się stało i jak to w ogóle tego dokonaliśmy, no to fajne wrażenia i Te sytuacje nas rozwijają właśnie w takim samochodzie R5, że się okazuje, że to są cele, które gdzieś tam realizujemy i do nich dążymy. I da się. Gwary raczej nie stosujemy w opisie, bo przede wszystkim jasno można robić między OS-ami albo gdzieś tam poza odcinkami specjalnymi. I to też pomaga, żeby gdzieś tam rozładować jakiś stres, jakieś takie sytuacje trudne, czy też na strefie serwisowej, jak są nerwy. Ale jak już jest odcinek specjalny, no to już jest 100% skupienia i już jaj sobie nie robimy. Bardziej, że jak się jedzie autem za 1 000 000 zł, no to nikt sobie głupka nie będzie robił. Tym bardziej, że ktoś te onboardy ogląda. Więc to chyba nie o to chodzi, że to nie cyrk. To już jest za wysoki poziom, za duże pieniądze, żeby się bawić. Ze Śląskiej Gwary nic nie zaciągnęliśmy. To prędzej przez to, że my mieszkamy tak blisko granicy, a bardziej u nas nie jest jakby typowo Gwara Śląska, tylko taka Śląsko-Cieszyńska, czy taka Śląsko-Morawska. Więc bardziej patrzymy może na ten czeski opis. On tak średnio mi pasuje. Kilka
kilka elementów zaciągnęliśmy jakby od innych zawodników z Czech, które rzeczywiście na tych czeskich zróżnicowanych trasach się przydały, ale to nie jest jakaś typowo gwara, nie? Bardziej chodziło o skalę. Mamy taką skalę, którą bardziej zróżnicowaną, która przy tak różnych i dynamicznie zmieniających się odcinkach się przydała. A jeśli chodzi o opis taki czeski, to też jest troszeczkę inaczej niż w Polsce, bo zazwyczaj jest tak, że w danym kraju młodzi zawodnicy podglądają tych najlepszych i ci najlepsi zaczynają kształtować mniej więcej modę czy jakieś wzorce na opis i tak samo gdzie indziej można zaobserwować jakieś tam Skandynawia, że mają inny styl, inne opisy. W Polsce to na pewno jakiś tam zawodnicy typu Kulik czy potem Kaj, to patrząc na ich onboardy, młodzi zawodnicy przejmują pewne wzorce. W Czechach znowu jest troszeczkę inaczej, znowu inni zawodnicy gdzieś tam coś wymyślili i u nich stopnie troszeczkę inaczej używają, bo używają na przykład skali aż do 10 czy do nawet 12, do 12 stopni. Do 12, pech do 10. I zazwyczaj jest to na odwrót, bo jedynka to jest najszybszy zakręt. I te komendy też są troszeczkę inne i potem ci czescy zawodnicy gdzieś tam idą troszeczkę w inną stronę. My jak oglądamy onboardy czeskie, żeby poznać odcinki, gdzieś tam zaczerpnąć jakieś informacje, no to potem też gdzieś bliżej nam może do tych czeskich zwrotów niż naszej gwary. I potem przy rozmowie z mechanikami, z inżynierami, no to zaczynają się wkradać gdzieś tam jakieś czeskie zwroty i do tego nam chyba bliżej.